Dzień dobry Państwu. Jest 19 maja 2021 roku. My jesteśmy w Warszawie. Ja się nazywam Michał Przeperski. Jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Badań Historycznych i mam wielką przyjemność poprowadzić dziś dla Państwa dyskusję wokół nowości opublikowanej przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, wokół książki Mateusza Hübnera poświęconej grupie pułkowników pod tytułem Pułkownicy. Rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczpospolitej. I poza głównym naszym gościem dzisiaj, autorem Mateuszem Hübnerem, pracownikiem Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, mamy ogromną przyjemność powitać obecnego z nami w Warszawie profesora Arkadiusza Adamczyka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a za pośrednictwem wdzięcznego łącza internetowego jest z nami profesor Marek Sioma, jak sądzę w Lublinie rezydujący obecnie, panie profesorze. Kłaniamy się nisko z Warszawy. Cieszymy się, że jest pan z nami. Proszę Państwa, grupa pułkowników, czym była? O tym będzie pierwsze pytanie, które zaraz skieruję do naszego dzisiejszego głównego bohatera. Wydaje się, że o II Rzeczpospolitej w ostatnim czasie pisze się po takim pewnym okresie, wydaje mi się, słabszego zainteresowania tym tematem, aczkolwiek profesor Adamczyk nieco się skrzył, więc być może już i tutaj pojawi się pierwsza kontrowersja. Ja może zagaję tylko takim stwierdzeniem, że sam jako pasjonat historii dwudziestolecia międzywojennego bardzo się cieszę, że książka poświęcona pułkownikom powstała, a o tym, co popchnęło autora do tego, żeby tym tematem się zająć i czym właściwie jest grupa pułkowników, dlaczego warto było tę książkę napisać i dlaczego warto ją przeczytać. Bardzo proszę, panie Mateuszu. Witam Państwa serdecznie. Otóż czym była grupa pułkowników, a może dlaczego warto było napisać pracę? Otóż warto było napisać pracę poświęconą grupie pułkowników, dlatego że dotychczas nie dysponowaliśmy żadnym monograficznym ujęciem, które analizowałoby grupę pułkowników. Grupę pułkowników, która odegrała istotne znaczenie, jak to w tytule zostało zaznaczone, w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej. Czym była grupa pułkowników? Najprościej. Było to najbliższe grono współpracowników Józefa Piłsudskiego, a po przejęciu przez niego władzy w 1926 roku z czasem awansowała do miana elity władzy. W 1929 roku został utworzony rząd Kazimierza Świtalskiego i był to tak zwany pierwszy rząd pułkowników. Przy czym wskazuje się, że już wcześniej postacie te właśnie w pierwszych trzech latach rządu obozu piłsudczykowskiego odgrywały istotną rolę. Niektórzy uważają, że decydującą w sprawowaniu władzy w państwie. Wyjaśnienia wymaga zasadnicza kwestia terminologiczna, bo mówimy o grupie pułkowników, ale oczywiście nie chodzi tu o wszystkich pułkowników. Tutaj ten stopień ma charakter umowny, dlatego że pułkownikami byli też w stopniu majora. Kazimierz Świtalski był zaliczany do grupy pułkowników, także Janusz Jędrzejewicz, a z drugiej strony również do grona pułkowników można zaliczyć Sławoja Felicjana Składkowskiego, który był w latach 1936-1939 premierem. Tylko od razu zaznaczam, że to już są jakby inny rozdział dziejów grupy pułkowników, dlatego że w książce, zresztą to zostało wyodrębnione, możemy zwrócić uwagę na kilka okresów, jeżeli chodzi o to środowisko. I tutaj dotykamy kolejnej zasadniczej sprawy. Nigdy nie powstało coś takiego, jak sformalizowana grupa
pułkowników. Oni z czasem, źródłowo jest to zauważalne od przełomu 1929 i 1930, zyskali samoświadomość więzów grupowych, własnych więzów grupowych określonych mianem pułkowników, ponieważ byli świadomi, że właśnie tak opozycja polityczna, bo ten termin zrodził się w kręgu opozycji politycznej i socjalistycznej, posługiwała się tym także opozycja narodowo-demokratyczna, ale przede wszystkim to u socjalistów ten termin dość szybko się spopularyzował. I nigdy nie utworzyli jakby osobnego ugrupowania, które by nazywało się właśnie grupą pułkowników. Nie, to bardziej tutaj chodzi istotą, jest ten niesformalizowany charakter. To, że można było do grupy dołączyć, a można było faktycznie pod wpływem różnych wydarzeń politycznych, tu w konsekwencji na przykład decyzji tego głównego ośrodka decyzyjnego, jakim był Józef Piłsudski w obozie piłsudczykowskim, można było się faktycznie znaleźć poza tą grupą pułkowników. I z tych właśnie zasadniczych kwestii to może tu oddam głos już koledze. Dziękuję bardzo. Jak skorzystam z tutaj moderatorskiej wolności i zwrócę się do obu panów profesorów, zaczynając od profesora Adamczyka. Profesor Adamczyk był recenzentem tej pracy, więc myślę, że też jest to, no zna tę książkę jak własną kieszeń. Panie profesorze, ale z tym samym pytaniem zaraz zwrócę się do profesora Siomy. Jak właściwie, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na monograficzne ujęcie tego rodzaju, poświęcone grupie pułkowników? To jedno pytanie, a drugie od razu uzupełniające, które za tym idzie. Jak tę książkę, którą mamy tutaj przed sobą i o której dzisiaj dyskutujemy, można usytuować na tle istniejącej historiografii? Bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiedź wydaje się oczywista. Troszeczkę ciągle jeszcze, co pokazuje ta praca pana Mateusza Hibnera, widać, że mamy zaległości do odrobienia w stosunku do badania dziejów II Rzeczypospolitej. I powiem tak, bo tutaj już padło stwierdzenie, że ostatnio było mało, czy był okres mniejszego zainteresowania II Rzeczpospolitą. Ja bym takiej tezy nie odważył się postawić, natomiast faktem jest, że o II Rzeczpospolitej niekoniecznie, znaczy pisze się stosunkowo dużo, wciąż budzi zainteresowanie, jest to element naszej polityki historycznej, jeżeli odwołujemy się, to odwołujemy się do dziedzictwa roku 18, 20 i 39 najczęściej, więc w sposób niejako naturalny też piszemy o tych dziełach. Inna sprawa jest, że pojawiają się publikacje różnej jakości. Oddzielam tutaj też publikacje stricte naukowe od popularyzatorskich, ale te naukowe niestety też swoją jakością czasem odbiegają od przyjętego kanonu. Tutaj powiedziałbym tak, chciałbym przede wszystkim pochwalić autora za trud, ponieważ dostrzegł pewną lukę i bardzo umiejętnie ją wypełnił. Tak jak moderujący pan doktor wspomniał, monografii poświęconej stricte obozowi piłsudczykowskiemu nie mieliśmy. Istniało szereg pozycji dotyczących bądź mniej bądź bardziej sformalizowanych związków elity władzy. Takie tematy podejmował i profesor Andrzej Chojnowski, podejmował profesor Janusz Faryś, ale stricte monografii poświęconej elicie piłsudczykowskiej i mechanizmom, jakie w tej elicie obowiązywały, nie było. To jest tutaj palmę pierwszeństwa, należy panu Mateuszowi oczywiście tutaj przyznać. Ale dlaczego dopiero teraz? No, wydaje mi się, nie wiem, czy autor się ze mną zgodzi, ale trudno by było napisać portret zbiorowy elity piłsudczykowskiej bez badań elementarnych i, że tak powiem, badań biograficznych, czyli najpierw powinny siłą rzeczy powstać biografie osób indywidualnych i wydaje mi się, że tutaj my tą rolę z profesorem Siomą poniekąd spełniliśmy, pisząc monografie poświęcone
dwóm przedstawicielom właśnie elity pułkownikowskiej. Do tej no, też nie przywłaszczamy sobie oczywiście monopolu, bo powstały prace o Aleksandrze Prystorze, powstały prace też o generale Bolesławie Wieniawie Długoszowskim. To bardzo ciekawa postać w kontekście grupy pułkownikowskiej i tym, o czym pan Mateusz mówił. Dość tylko wspomnieć, szanowni państwo, że na wizytówce generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego widniało generał Bolesław Wieniawa Długoszowski, były pułkownik. Był właśnie z przynależności do tejże, właśnie do tego stopnia wojskowego, który umożliwiał mu dowodzenie szwoleżerami bardzo, bardzo przywiązany i bardzo z niego dumny. Szanowni państwo, no cóż tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Dopełniając tego pewnego rysu dlaczego, to chyba ten temat ja przynajmniej uważam za wyczerpany, niepodlegający dyskusji. Natomiast uzupełniając jeszcze wypowiedź pana Mateusza. Trzeba powiedzieć, szanowni państwo, i mnie troszeczkę w recenzji, może to tak delikatnie starałem się zasugerować, a autor nie pociągnął troszeczkę tego wątku, ale określenie pułkownicy było określeniem pejoratywnym od samego początku. I to, że nadano to określenie, to było określenie takich, o, weszli zupacy prosto z wojska do polityki i troszeczkę taki wydźwięk na początku to miało. Dopiero w momencie, kiedy się okazało, że jest to jakby określenie użyteczne i nie przynosi ujmy tym, którzy byli tym określeniem określane, zmienił się do tego stosunek, ale na początku to raczej było powiedzenie takiego określenia, takiego polityka, który przyszedł prosto z wojska i nie za bardzo ma pojęcie, czym jest zarządzanie państwem. Niemniej trzeba podkreślić, że tutaj ten proces budowy elity udał się naczelnemu decydentowi państwowemu, bo jeżeli weźmiemy ścisłą specjalizację, to pułkownikiem jest przede wszystkim Józef Beck, który później poprowadził umiejętnie sprawy międzynarodowe. Pułkownikiem jest Ignacy Matuszewski i Ignacy Berner, wiercy specjaliści od spraw gospodarczych. Wreszcie pułkownikiem, i tutaj chyba obaj, Marku, się zgodzimy, że rola niedoceniana generała Władysławoja Składkowskiego, bo przecież jeżeli patrzymy, umawiamy się, że kompetencje premiera go troszkę przerosły, ale przecież on był premierem zamiast kogoś, tak? W trudnych czasach i był doskonałym administratorem, który w najtrudniejszych czasach kryzysu jako administrator się sprawdził. Wreszcie mamy, proszę państwa, zapomina się o przynależności do grupy pułkowników też generalicji. Ona co prawda jest przez Józefa Piłsudskiego trzymana nieco na uboczu, ale mamy przede wszystkim specjalistów od obronności, mamy specjalistów od komunikacji, no i mamy przede wszystkim specjalistów od polityki, no bo trudno inaczej określić takie postacie jak Aleksander Prystor czy Bogusław Miedziński, które w tejże grupie się znalazły. W związku z tym to później się okazało, że te osoby wyszły z wojska, niczym im ujmy nie przynosiło. Mało tego, miały za sobą też piękną kartę w obronie ojczyzny, co w dwudziestoleciu było nie do przecenienia. No właśnie, zanim poproszę o wypowiedź profesora Siomę, to chciałbym go poprosić o to, żeby odniósł się też i do tego, co wybrzmiało w dużej mierze też w wypowiedzi profesora Adamczyka, mianowicie tego, że no, pułkownicy jako samo określenie było określeniem, no jako się rzekło, pejoratywnym. No i to nam otwiera drzwi do dyskusji, czy też do dostrzeżenia do pewnej oczywistości, że o obozie piłsudczykowskim no mnogość mamy opinii. To nie jest przecież tak, że tylko i wyłącznie historiografia składa się z pozytywnych ocen tego środowiska. Ja nie chcę teraz w tym momencie tego pogłębiać, ale na tle tych różnych ocen i co za tym idzie no, różnych osiągnięć historiograficznych, bo to takiej historiografii bardziej apologetycznej, bardziej w, nie wiem, w duchu Poboga Malinowskiego i takiej bardziej krytycznej, może już tej bardziej krajowej, wiele nazwisk można byłoby tutaj wymienić, jak właściwie też i patrzeć na książkę, o której dzisiaj mówimy. Jakby pan profesor ją umieścił na tle tych różnych dyskusji o nie tylko o roli elity piłsudczykowskiej, ale może i w ogóle historii II RP.
Dziękuję bardzo. No tutaj pan poruszył bardzo wiele kwestii w jednym pytaniu. Może zacznę od tego, jak patrzymy dzisiaj, czy jak historycy patrzą, bo też rozróżniajmy, prawda? Inaczej patrzą politycy, czym innym się kierują, wybierają sobie pewne elementy, inaczej i patrzą na drugą Rzeczpospolitą, nie do końca zawsze mając w ogóle, nie rozumiejąc, co się działo w tamtym państwie, jak zmieniała się polityka, ale to jest odrębny temat i tego nie będę kontynuował. Natomiast jeśli chodzi o historyków, no to oczywiście no, trochę też jest tak, że historycy, jakkolwiek większość prac naukowych po roku 90, to są prace absolutnie naukowe, obiektywne, co nie znaczy, że nie mają jakiegoś tam zabarwienia, prawda? Jeden będzie bardziej krytyczny wobec obozu piłsudczykowskiego, jeden autor, drugi będzie mniej krytyczny. Patrzenie na obóz, znaczy poruszamy się znowu jakby w dwóch kategoriach. Mówimy, obóz piłsudczykowski to jest coś większego, coś, ja tak to przynajmniej rozumiem, jako nie tylko to jest Józef Piłsudski, całe otoczenie, ale bardzo szeroko rozumiane, prawda? Oczywiście też w różnych okresach, po 26 roku to jest inaczej, po 33 to jest jeszcze inaczej. W tym wszystkim jest gdzieś ta grupa pułkownikowska i tutaj pan Mateusz w swojej książce starał się zarysować, dać taki rys tej grupy, pokazać jak on tę grupę postrzega. Ja powiem szczerze, czytając książkę, to muszę powiedzieć, jestem pod wielkim wrażeniem pracy, jaką pan Mateusz włożył w przygotowanie tej książki, ale ja do końca jej nie postrzegam jako dzieła, które stawia kropkę, jeśli chodzi o grupę pułkowników. Dla mnie, znaczy być może to jest moja ocena, ja być może jestem nadmiernie krytyczny, ale mi brakuje takiego elementu, być może brakuje mi rozdziału, w którym by pan pokazał portret zbiorowy, jeszcze dokładnie, jeszcze bardziej, żeby to autora przekonać, że rzeczywiście były takie elementy wspólne i spójne, które tę grupę stanowiły, tak, konstytuowały. Bardzo słusznie pan podkreśla, że ta grupa nie ma czegoś takiego jak stała liczba członków, nie ma czegoś takiego jak legitymacja, nazwijmy to w cudzysłowie, partyjna, prawda? Nie ma czegoś takiego jak przynależność, bo i tutaj można sobie powiedzieć, nie wiem, bo byłem w Legionach, czy byłem w POW, prawda? To coś takiego w ogóle nie istnieje. I te widać, jak się zmienia też skład. I pan Mateusz to podkreślał, i profesor Adamczyk to podkreślał, ja się z tym absolutnie zgadzam, że to się zmienia, tak? Tylko ja bym mimo wszystko jeszcze poszukiwał odpowiedzi na kilka pytań, dlaczego to się właśnie zmienia i ta niewątpliwa rola Walerego Sławka, co trzeba podkreślić w tej grupie. I tu rzeczywiście jeszcze powinny być właśnie badania w kierunku postaci Walerego Sławka i oddziaływania tego Walerego Sławka na tę grupę. Dziękuję, panie profesorze. Ja no muszę teraz wrócić do autora, bo proponowałbym, żebyśmy troszeczkę no, przyjrzeli się sprawie bliżej i spróbowali sobie odpowiedzieć na najprostsze pytanie. To znaczy grupa pułkowników, to znaczy kto? To znaczy co? W jaki sposób ją opisać? Oczywiście najlepiej przeczytać całą książkę, bo to by pewnie byłaby jedyna pewna taka wyczerpująca odpowiedź, ale gdyby próbować opisać skrótowo, tak jak historykowi to pewnie trudno, ale mimo wszystko gdybyśmy spróbowali,
To właśnie, to pułkownicy, czyli kto? To ja odpowiem na to pytanie, a następnie odniosę się do wypowiedzi panów profesorów. Pułkownicy, czyli kto? No to trzeba byłoby zacząć w zasadzie od końca wypowiedzi profesora Siomy, od postaci Walerego Sławka, postaci kluczowej dla grupy pułkowników, postaci podobnie jak Aleksander Prystor, najbliżej Józefa Piłsudskiego, postaci urodzonej w latach jeszcze 70., tak jak Prystor, bo zarówno Prystor i Sławek urodzeni w latach 70. XIX wieku. I to Walery Sławek zyskał miano właśnie nieformalnego przywódcy grupy pułkowników II Rzeczypospolitej. Podkreślam jeszcze raz, nieformalnego, bo tak jak to już zostało powiedziane, nie powstało coś takiego jak partia, jak jakieś ugrupowanie, nie wydawano legitymacji pułkownikowskich. W każdym razie tym nieformalnym liderem był Walery Sławek, bo to trzeba odróżnić tutaj, znaczy wyodrębnić, wskazać na rolę Walerego Sławka, nie zapominając oczywiście o znaczeniu Józefa Piłsudskiego jako tego głównego ośrodka decyzyjnego w obozie piłsudczykowskim, ale Piłsudskiego jednak do grupy pułkowników się nie zalicza. To Walery Sławek odpowiadał za organizowanie poszczególnych posunięć, to Walery Sławek konsolidował wielu pułkowników, miał duży wpływ na podejmowanie określonych działań. Oczywiście był blisko także Aleksander Prystor, to jest kolejna postać kluczowa i genezy, korzeni grupy pułkowników możemy szukać właśnie w okresie jeszcze sięgając daleko wprawdzie, ale jednak ich znajomości, ich współpracy z Józefem Piłsudskim w okresie zaangażowania niepodległościowego w ruch socjalistyczny. Oczywiście jeszcze wtedy nie było wiadomo, że powstanie coś takiego jak grupa pułkowników, nie było nawet wiadomo, że powstanie odrodzone państwo. Niemniej jednak potem nastąpiły kolejne wydarzenia. Wybuch I wojny światowej, czasy legionów polskich, z których pozwalały zyskać doświadczenie wojskowe, a w kontekście grupy pułkowników tutaj istotne znaczenie miała zwłaszcza polska organizacja wojskowa, kiedy można było zyskać doświadczenie polityczne, także właśnie w wypełnianiu zadań o charakterze politycznym. Potem się pojawiły kolejne wydarzenia, jeszcze z okresu wojny, na przykład zaangażowanie w pracę o charakterze wywiadowczym, potem kontynuowane w okresie już II Rzeczypospolitej. Te związki właśnie z wojskiem, ten wpływ polityki i właśnie to kierowanie późniejszych pułkowników do tej domeny, sfery polityki było tutaj kluczowe, ponieważ pojawia się polityka, pojawiają się jej wykonawcy, Piłsudski zyskuje nowych współpracowników, są postacie, które się do niego zbliżają, zarówno do Piłsudskiego, jak i Sławka, i Prystora, są postacie, które się oddalają. Zbliża się Kazimierz Świtalski, także Bogusław Miedziński, który już wcześniej poznał Walerego Sławka w Krakowie, mieli okazję jeszcze przed wojną bezpośrednio się spotkać. Czyli Walery Sławek, na pewno Aleksander Prystor, Kazimierz Świtalski, i to są trzy postacie, jeszcze w zasadzie Bogusław Miedziński, które przez wszystkich badaczy, także w okresie Polski Ludowej, były konsekwentnie zaliczane do grupy pułkowników. Źródłowo, zwłaszcza wobec analizy diariusza Kazimierza Świtalskiego, tutaj zwłaszcza na rolę tych trzech postaci, czyli Sławka, Prystora, Świtalskiego, należałoby wskazać, i innych także istotnych pułkowników, bardziej już właśnie związanych z tym głównym tutaj ośrodkiem, to na przykład Janusz Jędrzejewicz, także kolejna znacząca postać, Ignacy Matuszewski, o którym była mowa, ale to właśnie jest też przykład ten specyfiki grupy pułkowników, że można zaliczać się do grupy, a można z czasem wyjść poza jej obręb. I tak w istocie się stało w przypadku Matuszewskiego. Są też inne postacie, na przykład Adam Koc, Adam Skwarczyński, teoretyk, bo gdybyśmy chcieli wskazać postacie, którym można przypisać to miano teoretyków grupy pułkowników, na pewno Adam Skwarczyński. W pewnym stopniu także Janusz Jędrzejewicz, ale tu przede wszystkim Skwarczyński, natomiast cała grupa jako taka charakteryzował ją przede wszystkim pragmatyzm. I
to ta kwestia dla nich jest konstytucyjna, ale nie tylko, nie tylko. Były też inne postacie, choćby generałowie, tu była mowa już o Sławoju Felicjanie Składkowskim. Także tylko można wspomnieć o Wieniawie Długoszowskim czy Orliczu Dreszerze, choć te postacie akurat cechował je duży indywidualizm, więc tutaj zaliczając obie postacie do grupy, trzeba wskazać na ten ich specyficzny status. I jeszcze postacie drugiego szeregu, bo w zasadzie książka koncentruje się na tych pułkownikach, których możemy zaliczyć do tak zwanego pierwszego szeregu, to znaczy postacie, które z czasem zyskały ministerialne stanowiska, postaci, które były premierami, bo premierem był nie tylko Kazimierz Świtalski, był także Aleksander Prystor, był także Walery Sławek z grupy pułkowników, Janusz Jędrzejewicz w latach 1933-1934, Walery Sławek nawet trzykrotnie, więc tak to właśnie się kształtowało i przede wszystkim w książce jest ta analiza tych najważniejszych osób. Odnosząc się do wypowiedzi profesora Adamczyka, oczywiście tak, tutaj jest nieocenione znaczenie dla tej pracy ujęć biograficznych, które zostały przygotowane poszczególnych pułkowników. To prawda, korzystałem i z biografii Walerego Sławka i Aleksandra Prystora, oczywiście tu z prac, które profesor Adamczyk również o nieocenionym znaczeniu i profesor Sioma dla pracy, czyli chodzi mi oczywiście o biografię Sławoja Felicjana Składkowskiego, ale także Bogusława Miedzińskiego i te prace zaliczam właśnie do jednych z najważniejszych ujęć, które miały wpływ na końcowy tekst pracy. Oczywiście zagadnienie, kwestia tej terminologii w źródłach, kiedy w zasadzie zaczęto posługiwać się określeniem grupa pułkowników. 5 grudnia 1928 roku na posiedzeniu Sejmowej Komisji Budżetowej poseł PPS Kazimierz Czapiński powiedział, że na horyzoncie pojawiła się właśnie taka grupa, którą opinia określa właśnie mianem pułkowników. No, w domyśle chodzi oczywiście o opinię publiczną, ale jak możemy zakładać, to określenie zostało wykreowane na potrzeby polityczne przez środowisko socjalistów. No i pojawiła się też kwestia numerowania poszczególnych rządów pułkowników, czyli dalej ten termin był wykorzystywany w pracy pierwsze 15-lecie Polski Niepodległej, Adam Pruchnik. Ona potem była wznawiana w kolejnych latach w okresie Polski Ludowej, kiedy w czasach Polski Ludowej utrwalano ten negatywny stereotyp, bo to o tej kwestii być może jeszcze będzie okazja więcej powiedzieć. Ja już jakby tutaj w te zagadnienia szczegółowe w tej chwili nie będę wchodził, ale w każdym razie potem ten negatywny stereotyp, mit był powielany w kolejnych latach. I jeszcze na zakończenie mojej wypowiedzi chciałbym się odnieść do tego, co powiedział profesor Sioma. Oczywiście zagadnienie grupy pułkowników zasługuje na dalsze badania. To nie jest tak, że tak szerokie zagadnienie zostało całkowicie wyczerpane. Być może warto zwrócić uwagę w szerszym zakresie na problematykę życia codziennego, powiązań rodzinnych, bo na przykład dwa takie powiązania odnalazłem, a domyślam się, że jest ich więcej. To dotyczy akurat postaci z tak zwanego drugiego szeregu, bo też nie ma monografii poświęconej pułkownikom drugiego szeregu, czyli postać Jerzego Paciorkowskiego, postać Stefana Chubickiego i siostry Paciorkowskiego, która była żoną Chubickiego, czyli tu już mamy te przykłady powiązań, dość istotne, dlatego że na stanowiskach ministerialnych wymieniały się te postacie, właśnie Paciorkowski, Chubicki w połowie lat 30. Warto też być może zwrócić uwagę w szerszym zakresie na analogie, jakie występowały między grupą pułkowników w Polsce, a innymi grupami, które zaliczały się do elity władzy właśnie w innych państwach i tak dalej. Również jeszcze zakładam, że są kolejne zagadnienia, które w kontekście grupy pułkowników zasługują na uwagę badaczy i nie mam wątpliwości, że ten temat będzie w przyszłości także dodatkowo rozbudowywany. To ja może podchwycę to, co powiedział Mateusz Hübner o czarnej legendzie, czy o tych
może niekoniecznie nawet czarnej legendzie, no, ale też o tych głosach krytycznych wobec pułkowników wyrażanych tak przez opozycję w dwudziestoleciu, jak i już potem przez badaczy, a dzisiaj też pewnie przez niektórych publicystów historycznych tak zwanych, cieszących się jednak dużą poczytnością. Chcę skierować naszą dyskusję w stronę jakiejś próby zmierzenia się z takim oto problemem. Grupa pułkowników była, z tego też, co Mateusz Hibner oczywiście napisał, ale też tego, co tutaj pokrótce powiedział, była elitą, wąską elitą reżimu autorytarnego, która charakteryzowała się wieloma, nie przeczę, przymiotami, ale wewnętrzny demokratyzm trudno do nich zaliczyć. Nie była to grupa kultywująca demokratyczne zasady. Dlaczego tak było? Częściowo odpowiedź na to pytanie znajdziemy w książce. Tym niemniej z dzisiejszego punktu widzenia to jest troszeczkę problem meta, troszeczkę problem z pogranicza też i polityki historycznej, pewnej tradycji, której chcemy, wyboru tradycji, której chcemy lub nie chcemy hołdować. Jak dzisiaj patrzeć na tą grupę? Nie chodzi mi nawet tyle o ocenę w kategoriach moralnych, czyli patrioci, przysłużyli się dobrze krajowi, bo to prawdopodobnie trudno, tego trudno byłoby im odmówić, ale aby wyjść troszkę dalej i spróbować jakoś zmierzyć skuteczność ich polityki, mogę to wszystkie te zagadnienia sprowadzić do takiego pytania i skierować się do profesora Adamczyka, to jak dzisiaj dyskutować też w wymiarze takiej historii publicznej o pułkownikach? Dobre pytanie, dziękuję za to pytanie, bo ono, że tak powiem, pozwala na wielopłaszczyznowość pokazania też trudu, jaki autor włożył, żeby odwzorować to środowisko. Jak o nim pisać, to najlepiej Państwo ocenią, przeczytając tę książkę. Natomiast tutaj powiedziałbym, o ile w pierwszej wypowiedzi może trochę wlałem łyżki dziegciu, to tutaj chciałbym pokazać, dlać trochę miodu w tą książkę. Przede wszystkim, czym mnie urzekła narracja Mateusza Hibnera? Uniknięciem prezentyzmu. To pułapkę, którą pan prowadzący, pan doktor, próbuje mnie tutaj poniekąd wpuścić, ale powiedziałbym, jest bardzo łatwo nam dzisiaj, siedząc w wygodnych fotelach, oceniać postawy i zachowania ludzi 70 lat temu, więcej już nawet niż 70, a jeżeli weźmiemy też pod uwagę genezę tej grupy, to już mamy ponad 100 lat, dochodzimy do ponadwiecza i dzisiaj jest bardzo prosto mówić, że reżim był niedemokratyczny, czasy, formuła funkcjonowania nam według dzisiejszych kryteriów niespecjalnie odpowiada, nie przystaje, czy to jest chlubna tradycja, czy nie. Ja bym uciął to jednym słowem. Nieważne, czy chlubna, czy niechlubna, ale jest nasza i powinniśmy ją dogłębnie poznać, a w dniu dzisiejszym wyciągnąć z wnioski z funkcjonowania elit politycznych w trudnych czasach. Ja chciałem odwrócić to troszeczkę pytanie i jeżeli tutaj postawić i zaraz dać trochę też spróbować dać odpowiedzi, nie uzurpując sobie prawa do głosu, powiedziałbym, do zamknięcia dyskusji, nawet wręcz przeciwnie, ale co wybrzmiało ładnie z publikacji pana Mateusza? Po pierwsze, szanowni państwo, było nie było, a po dwóch latach względnego spokoju lat 26-28 tejże grupie przyszło rządzić w najtrudniejszym okresie funkcjonowania II Rzeczypospolitej. To my dzisiaj z perspektywy, kiedy Duma Narodowa rozsadza nas, że udało się w ciągu 20 lat zrobić zręby nowoczesnego, jak na tamte czasy, państwa. Moi drodzy, szczerze mówiąc, ja jak porównuję dwa 25-lecia, mniej więcej, dwudziestolecie międzywojenne i dwudziestolecie lat 89, no mniej więcej do dnia dzisiejszego. Szanowni państwo, czy my dzisiaj możemy się pochwalić wielkimi osiągnięciami gospodarczymi na miarę portu w Gdyni, na miarę budowy Huty Królewskiej, na miarę koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego? No odpowiedź nasuwa się sama przez się. A ci ludzie w tamtych czasach, w erze wielkiego kryzysu ekonomicznego, w sytuacji
kiedy Polska nie była jednolitonarodowościowa, w sytuacji permanentnego konfliktu politycznego, a z jednej strony musieli przeprowadzić przez wzburzone nastroje społeczne, odpowiedzieć na pytania nurtujące społeczeństwo, a jednocześnie wykreować pewne rozwiązania społeczno-polityczno-gospodarcze na miarę tamtych czasów. Jakie metody wtedy dobrali? Takie, jakie wydawały im się, że tak powiem, najwłaściwsze do osiągnięcia celu. Czy były to metody dobre czy złe? No, szanowni Państwo, niezależnie od tego, no tutaj nie wiem, może zaraz będę miał votum separatum z postaci głosu profesora Siomy, ale nawet jeżeli mamy zarzut o sfałszowanie wyborów brzeskich, nawet jeśli mamy zarzut o nieetyczne postępowanie przy konstytucji, przy uchwalaniu konstytucji kwietniowej i ich skutków, to trudno jest elitom piłsudczykowskim postawić zarzut A, że działali nie w interesie narodów i B, że nie cieszyli się poparciem tego narodu. Ja chciałbym dzisiaj wszystkim elitom politycznym zadedykować frekwencje i wyniki wyborcze, jakie miały miejsce we wszystkich wyborach dwudziestolecia, bo nawet jeżeli weźmiemy wybory brzeskie i frekwencje na poziomie zbojkotowane przez opozycję na poziomie 40%, to ja bym chciał życzyć na przykład dzisiaj partii rządzącej, żeby na wezwanie, przy permanentnym wezwaniu opozycji do bojkotu wyborów, żeby ona osiągnęła frekwencję na poziomie 40%. Wydaje mi się to absolutnie nierealne. W związku z tym, to co zresztą przebija z tej książki, moim zdaniem były to elity pragmatyczne, elity rządzące w interesie państwa, państwa, które miało być ojczyzną wielu narodowości zamieszkujących II Rzeczpospolitej, to trzeba było stanowczo podkreślić, wolną od koniunkturalizmu i co najważniejsze, elity skuteczne. Myślę, że korci mnie, żeby kilka niekonsekwencji w wystąpieniu pana profesora tutaj wyłowić i zajmę się tym, ale chciałbym, żeby może profesor Sioma zabrał głos na ten temat, bo jedną rzecz jeszcze tylko dorzucę, podkreślę właściwie, bo powiedziałem to, ja nie tyle, czy to osobiste moje zdanie, nie tyle bym zachęcał do rozmowy o takich ocenach moralnych, ale chyba właśnie o tym, czym skończył pan profesor Adamczyk, czyli skutecznością. Bardzo jestem ciekaw, czy profesor Sioma zgodziłby się z tak wysoką oceną skuteczności politycznej grupy pułkowników. Tutaj padło kilka wątków takich ciekawych. Ja próbowałem sobie to notować, żeby jakoś to usystematyzować. Może zacznę od ostatniej kwestii, od odpowiedzi na pytanie, czy ja też tak wysoko oceniam skuteczność. Znaczy, to wszystko zależy od tego, co mamy ocenić. Znaczy, ta grupa rządziła przez 5 lat, tak, od 30 do 35 roku i stanowi jakiś element i jeden z elementów czegoś, co nazywamy II Rzeczpospolitą, czy też systemem pomajowym, i w ten system się wpisuje. Państwo to nie jest. Znaczy, ja bym w takich kategoriach, znaczy oczywiście wielki kryzys, znaczy nie, my nie wiemy, co to jest wielki kryzys. Upadek Lehman Brothers w 2008 roku i wielki kryzys lat 30. to nie jest to samo. Znaczy to zupełnie inaczej tamte społeczeństwa przechodziły wielki kryzys i zupełnie inaczej wtedy się rządziło i zupełnie inna była filozofia rządzenia. Znaczy, ja zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz, że Nie byłbym taki przekonany, że rzeczywiście jest taki prosty mechanizm porównywania dzisiejszych czasów i ówczesnych czasów. Po pierwsze, dzisiaj wiemy dużo więcej i dużo więcej umiemy, rozumiemy, mamy też inne mechanizmy, rozwijamy się jako państwa, jako społeczeństwa, jako świat, jesteśmy jedną globalną wioską, więc potrafimy sobie trochę lepiej radzić. Przykład ostatni, chociażby 2 dni temu wielka awaria elektrowni w Bełchatowie, prawda? I poradziliśmy sobie. Gdybyśmy nie byli w tym globalnym systemie, to byśmy mieli blackout połowy Polski albo może i więcej.
Więc to jest, ja na to zwracam uwagę, że to się tak naprawdę wszystko zmienia. Czy pułkownicy byli skuteczni? Mierząc miarą polityczną, tak, osiągnęli to, co zamierzali. Głównym celem była konstytucja, że ją uchwalili trikiem i fortelem, to są słowa Piłsudskiego, no to tak było, prawda? No nie da się tutaj, żaden konstytucjonalista moim zdaniem nie odważy się powiedzieć, że uchwalono ją zgodnie z prawem. Artykuł 125 Konstytucji Marcowej, sprawa jest absolutnie jasna. Czy byli skuteczni? Tak, byli skuteczni. Czy można mieć zastrzeżenia do ich polityki gospodarczej? Tak, można mieć zastrzeżenia, bo chociażby kwestia samego Matuszewskiego i tego, co było po 1935 roku, prawda? On prowadził no, taką politykę, powiedzmy, monetarną, deflacyjną, złoty dobrym pieniądzem, prawda? A nie politykę nakręcenia koniunktury, co później robił Kwiatkowski, co i co rzeczywiście widzimy. Ale taką filozofię przyjęto. Wiele krajów trzymało się tego parytetu i Polska oczywiście trzymała się najdłużej, rzeczywiście, chyba najdłużej w Europie, dość anachronicznie, prawda? Dzisiaj wiemy, że koniunkturę nakręca się poprzez na przykład drukowanie pieniędzy, co aktualnie ma miejsce, nie tylko w Polsce. Pieniądze drukuje cały świat dzisiaj. Dlatego z tym nie ma większego problemu. Czy teraz odpowiem Markowi na jedną kwestię, bo Arek powiedział tak, czy my się dzisiaj możemy pochwalić w ciągu tych 30 już lat Polski Gdynią czy COP-em? Arek ma rację, nie możemy się oczywiście pochwalić Gdynią czy COP-em, bo COP-u nikt już nie odbudowywał w tej konstrukcji. Po drugie, jednak w ciągu tej Polski Ludowej trochę w Polsce nabudowano, natomiast gdybym miał powiedzieć taka sztandarowa inwestycja, to ja bym powiedział tak, to jest system autostrad. Bądź co bądź, mimo wszystko jednak te drogi powstają, tak? Kto by je nie budował? Tamci, ci, owi, ale to jednak w jakiś tam systemie powstaje. To autostrad. Ja absolutnie zgoda, tylko przed wojną powstawały już nawet nie wiem, czy autostrad takich powiedzmy. Trzylatki, trzecia czy czwarta trzylatka w planie 15-letnim Kwiatkowskiego, tak? No to my o tym mówimy w tym momencie. Tylko że wiesz, to nie zostało zrealizowane, więc to mówmy o faktach. No, gdyby było inaczej, gdyby rzeczywiście nie było wojny, gdybyśmy rozwijali się jako normalny kraj, pewnie byśmy byli dzisiaj na poziomie co najmniej, nie wiem, Francji czy Włoch, a może nawet i Niemiec, bo przecież w niczym nie jesteśmy gorsi, tak? Ja uważam, że my tak naprawdę korzystamy z tego dziedzictwa. Opieramy się na tym dziedzictwie. Nie powinniśmy sobie wyrzucać, że ktoś zbudował coś, a teraz każdy, jeżeli każdy dołoży cegiełkę, to tak naprawdę zbudujemy ten kraj, który chcemy zbudować. Ale jeszcze jedna rzecz. Wrócę do pytania pana moderatora. Panie doktorze, powiedział pan tak, że w grupie pułkowników nie było demokracji. Ja powiem szczerze, ja bym się z tym nie zgodził. Ja przeczytałem książkę pana... Miałem nadzieję. Pana Mateusza i powiem szczerze, ja bym takiego wniosku nie wyciągnął. No bo co to jest brak demokracji? Brak demokracji to jest zameldowanie się u Piłsudskiego. I kto by nie był, czy to jest Prystor, czy to w zasadzie jest nawet Sławek, chociaż to jest inna kategoria, czy to jest Sławojsk Kładkowski, prawda, czy jakikolwiek inny oficer, to tam jest w kategoriach rozkaz. Tak jest, panie marszałku, do widzenia. Natomiast w grupie, w tej grupie pułkowników, oni jednak dyskutują, podejmują decyzje, tak? Ja wiem, że Sławek ma największe zdanie, czy najważniejszy jest Sławek, czy Aleksander Prystor, ale jednak jest tam jakaś wymiana myśli i to ja w tej książce u pana Mateusza odnajduję, więc ja bym takiej tezy, zależy jak oczywiście rozumiemy demokrację, no, w tych kategoriach, ale tu jakat u nich widziałbym jednak pewną konstruktywną myśl i wymianę poglądów, czyli coś w rodzaju demokratycznego ustalania pewnych koncepcji, tam chociażby kwestia, jak się zachowujemy w przypadku konstytucji na przykład, prawda? Okej, dziękuję. Mhm.
Otóż tak, do wypowiedzi profesora Adamczyka mam taki komentarz, bo tutaj zostało to podane jako osiągnięcia grupy pułkowników, z czym patrząc z perspektywy historycznej, oczywiście jako autor pracy o pułkownikach się zgadzam, właśnie, że 40% w wyborach, które zostało uzyskane w 1935 roku, a także kwestia kryzysu gospodarczego, tego, że pewnymi jednak tutaj dodatnimi przymiotami, osiągnięciami ta grupa musiała się wykazać, żeby przebrnąć przez ten kryzys. Oczywiście tak, to były pozytywne aspekty i my właśnie z perspektywy historycznej możemy, a nawet powinniśmy na to zwracać uwagę. Natomiast patrząc z perspektywy osób, które żyły w czasach II Rzeczypospolitej, to właśnie za te kwestie, o których była mowa, byli najbardziej krytykowani pułkownicy. No przede wszystkim Walery Sławek za to, że skandalicznie poprowadził wybory w 1935 roku, że to było dalekie od oczekiwań nawet jego najbliższych współpracowników i towarzyszy. Krytykowany był przez Bogusława Miedzińskiego, ale także przez Aleksandra Prystora. I to był jeden z tych elementów, który przyspieszył dekompozycję nie tylko całego obozu piłsudczykowskiego, ale najpierw samej grupy pułkowników. Choć oczywiście, w pełni się z tym zgadzam, to był dobry wynik, zwłaszcza jeżeli na to spojrzymy z dzisiejszej perspektywy. Piłsudski też krytycznie odnosił się do grupy pułkowników, oceniając ich działania w okresie kryzysu gospodarczego. Znaczy nie była to jakaś krytyka permanentna, ale można by się doszukiwać takiego sceptycyzmu w stosunku Piłsudskiego do pułkowników w zmianach na stanowiskach prezesów Rady Ministrów, w tej wymienialności, że raz był Walery Sławek, kolejny raz w trudnym okresie, lata 31-33 Aleksander Prystor, ale potem Piłsudski z Prystora jednak zrezygnował i ta wymienialność cały czas następowała. Albo poszukiwanie szerszego gremium w postaci zgromadzenia lokatorów, a więc wszystkich premierów pomajowych, w tym także Kazimierza Bartla, zaliczanego do liberalnego skrzydła obozu piłsudczykowskiego. Grupa pułkowników, no właśnie, bo mówimy o tym, co jest dodatnie. Powiedzieliśmy o tym negatywnym stereotypie. Negatywny stereotyp na pewno sprowadzał się do brutalizacji życia politycznego i to oczywiście możemy oceniać krytycznie, biorąc zwłaszcza pod uwagę kwestie wyborów brzeskich, kwestie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej i to są takie najbardziej reprezentatywne przykłady i one oczywiście zasługują na krytykę, ale były też pozytywne aspekty. Przykładowo właśnie Konstytucja Kwietniowa. No to słusznie profesor Sioma zauważył, w jaki sposób ona została uchwalona. Już dokładnie artykułu Konstytucji Marcowej nie będę cytował, ale nie ulega wątpliwości, że ona została, ta Konstytucja Kwietniowa, uchwalona wbrew duchowi ustawy zasadniczej z marca 21 roku. Niemniej jednak powstała Konstytucja Kwietniowa o bardzo dużym znaczeniu w kontekście późniejszych wydarzeń. Poglądy grupy pułkowników były szczególnie zauważalne w pierwszych 10 artykułach ustawy zasadniczej z 1935 roku, ale pamiętajmy o tym, jak ona została wykorzystana później, w okresie II wojny światowej. Ta konstytucja, jej postanowienia umożliwiły ciągłość władz polskich także na emigracji, w realiach emigracyjnych, bo II Rzeczpospolita wbrew tezom propagandy niemieckiej, a następnie sowieckiej, nie skończyła się w 1939 roku, ona trwała nadal na emigracji do 1945 roku, czyli do czasu tego uznania przez najważniejsze państwa zachodnie rządu na uchodźstwie, przy czym ta konstytucja kwietniowa dalej także w realiach emigracyjnych się do niej odwoływano, czyli
czyli to też jest, o czym świadczy, o tym, że to było osiągnięcie grupy pułkowników. Co jeszcze? No to na pewno kwestia kryzysu. O kryzysie była mowa, ale jeszcze kwestia walki z partyjnictwem i sejmokracją przed dojściem do władzy obozu Piłsudczykowskiego. W istocie takie zjawiska występowały, to znaczy brak stabilizacji życia politycznego, rozdrobnione partie, skłócone, skonfliktowane w Sejmie. Czasy grupy pułkowników temu jakby już położyły kres. Oczywiście były dyskusje w Sejmie, były spory, zwłaszcza w Sejmie i Senacie drugiej i trzeciej kadencji. Niemniej jednak otworzył się nowy rozdział w historii Polski, choć trzeba pamiętać, jakimi metodami właśnie pułkownicy te stabilizacje przywracali. I jeszcze kwestia ostatnia już tego wewnętrznego demokratyzmu. Oczywiście grupa pułkowników sięgała tradycją jeszcze do czasów szerokiego, bo czasami nawet składającego się z kilkudziesięciu osób, gremium współpracowników Piłsudskiego, którzy się z nim spotykali w prywatnych mieszkaniach, na przykład Kazimierza Świtalskiego od 1923 roku, kiedy dyskutowano nad poszczególnymi posunięciami i potem już po przejęciu władzy przez Piłsudczyków w mniejszym gremium, czasami ograniczającym się tylko do grupy pułkowników, czasami trochę poszerzonym, właśnie dyskutowano, jakie decyzje należy podjąć. I tu nawet Walery Sławek nie miał aż tak dużego autorytetu, by przeciąć jakąś dyskusję i kategorycznie powiedzieć, że to koniec, będziemy postępować tak, a nie inaczej. Jedyną osobą, która była uprawniona, miała tak szeroki zakres decyzyjności, był oczywiście Józef Piłsudski. I właśnie w tej roli Piłsudskiego także należy szukać tu zasadniczej przesłanki, która doprowadziła do dekompozycji grupy pułkowników w momencie, kiedy Piłsudskiego zabrakło w maju 1935 roku. Profesor Sioma, bardzo proszę, ad vocem. Ja chciałem zabrać głos, bo dwie kwestie, ale może zacznę od tej drugiej, od tej dekompozycji. To jest bardzo ciekawa kwestia. Pan Mateusz próbował się z nią zmierzyć. I rzeczywiście podoba mi się to, że pan szuka tej dekompozycji dużo wcześniej niż 12 maja 1935 roku. Bo ja powiem szczerze, to oczywiście zależy, na co patrzymy. Pan patrzył na pułkowników, tam szukając gdzieś w roku 1932, jeśli dobrze pamiętam. Moim zdaniem już pod koniec lat 20. widać pewne sygnały. Niekoniecznie mówię o grupie teraz pułkowników. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Jest taki artykuł Piedzińskiego, Bogusława, z 31 grudnia 1936 roku. On nie wybrzmiał w tej pracy, ale to jest artykuł na Przełęczy. I tam Arek doskonale wie, o czym mówię, absolutnie. I tam jest jedno zdanie, które mnie cały czas zastanawia. Myśmy tą dekompozycję zrobili i nie zamierzamy wracać do tego, co już było. Nawet sobie gdzieś to sobie nawet tutaj wynotowałem. To jest jedna rzecz. Znaczy, czyli wychodziłoby na to, że nie śmierć Piłsudskiego jest, być może ona jest katalizatorem, po prostu ona ujawnia, bo wszyscy się boją, dopóki żyje marszałek, to się wszyscy boją, że marszałek zaprosi, zruga, prawda, z ziemią i będziemy mieli kłopot. Jak umiera Piłsudski, to zmienia się oczywiście scena polityczna, ale te animozje, które też w pana książce widać, panie Mateuszu, one też się nie biorą z niczego. Teraz druga kwestia, która mnie zawsze zastanawia, to jest teza o tym, że oto przed 26 rokiem było takie, te rządy się zmieniały, a po 26 roku było tak stabilnie. Otóż nie do końca tak jest. To nie jest problemem ilość tych gabinetów, tylko problemem jest, kto podejmuje decyzję. Tam to wynikało z arytmetyki sejmowej, a tu wynikało z woli marszałka Piłsudskiego, prawda, który mógł sobie po pół roku zmienić rząd, bo tak wyszło z układu. Pytanie oczywiście, dlaczego on to robił. Na przykład dlaczego zmienił rząd Prystora w 1933 roku? Wykorzystano oczywiście nowe wybory prezydenckie, ale zmiana rządu, prawda? No, ktoś suflował
marszałkowi, że jednak Aleksander Prystał przestał być tym premierem. Mówi pan, że pułkownicy dokonali pewnego uporządkowania, tak jak rozumiem, tej sceny politycznej. Rzeczywiście ten Sejm trzeciej kadencji tak może wyglądać, ale już Sejm czwartej kadencji, niezwykle ciekawy Sejm. Tu profesor Adamczyk kiedyś taką zbiórówkę, monografię zbiorową popełnił. Ja tam popełniłem artykuł właśnie o tym Sejmie. I to, co też w pańskiej pracy się pojawia, a co jest ciekawe, co powiedział Walery Sławek, na co oni się nie godzili wtedy, że w zasadzie jak ci posłowie, którzy zostali wybrani według klucza partyjnego i Walery Sławek chciał, żeby zostali ci, a nie inni, on uważał, że oni mają teraz prawo mówić, co będą chcieli w tym Sejmie. I rzeczywiście do momentu powstania OZN-u to według mnie jest to najbardziej otwarty Sejm okresu pomajowego. Dziękuję bardzo. To tak spojrzałem na profesora Adamczyka, pomyślałem sobie, że może będzie chciał się odnieść, ale obowiązku, panie profesorze, nie ma, jeżeli... Znaczy, odnieść się do słów profesora Siomy i pana Mateusza oczywiście mogę się odnieść o tyle, że ja bym jednak obronił tezę o skuteczności. Tutaj, gdybyśmy mieli ciągnąć ten wątek, oczywiście teza historiografii marksistowskiej, tak ją bym nazwał, czy Polski Ludowej, mówiła o bankructwie państwa polskiego i tym samym nieskuteczności rządów pułkowników, tak? Nieskuteczności w ogóle rządów elit związanych z Józefem Piłsudskim. Też per analogiam postawiłbym pytanie o takie, czy jakiekolwiek inne elity w sytuacji paktu Ribbentrop-Mołotow poradziłyby sobie z obroną Polski, bo to był główny zarzut, że pułkownicy, czy Piłsudski, czy pułkownicy, czy szerzej elity piłsudczykowskie, główny grzech ich funkcjonowania polega na tym, że postawiły po pierwsze państwo na piedestale, a kiedy to państwo stanęło na piedestale, nie byli w stanie go utrzymać, tak? Śmiem twierdzić, że sama budowa państwa świadczy już o, powiedziałbym, pewnym skutecznym, znaczy ocenie upoważniającej do pozytywnej afirmacji celu, no bo to państwo jednak zostało stworzone. Państwo, które nie spełniało wyobrażeń przed 26 roku, po prostu jest taki artykuł profesora, Michała Króla, którym udowadnia, że gdyby w 26 roku nie zrobili zamachu Piłsudczycy, na pewno w pewnym momencie zrobiliby to narodowcy, bo oni już zbierali argumenty za tym, czy argumentację, że nie było to państwo na takie, o które walczył Dmowski, Popławski i elity obozu narodowego, więc tutaj też jest taka postawiona teza, że po prostu elity piłsudczykowskie uprzedziły, czy wykorzystały pewne wydarzenia, które trochę się wymknęły spod kontroli, ale koniec końcem doprowadziły do przejęcia władzy. 13 lat sprawowania władzy, szanowni państwo, no dzisiaj życzyłbym taką skuteczność w dobie, we współczesnej Europie posiada tylko na razie Viktor Orban, ale to też nie jednocześnie, jeżeli bierzemy jeszcze lata sprzed, kiedy funkcjonował w strukturach tak zwanego MDF-u, to jest to jedyny przywódca, jedyny obóz polityczny, który taką skutecznością na dzień dzisiejszy w Europie może się poszczycić. Mało tego, oczywiście można rządzić jak Łukaszenka, bo to jest kolejny, ale to są rządy wbrew narodowi. Natomiast za aprobatą narodu, wyrażoną, tak jak mówię, w nieskrępowanych wyborach, to też przebija z książki pana Mateusza. Chciał to wyraz
Uważam to za wyraz skuteczności. Druga rzecz podniesiona przez pana Mateusza. Funkcjonowanie, znaczy tak, oczywiście szczytowym osiągnięciem grupy pułkowników, ja się zgadzam z tą tezą, która dzisiaj wybrzmiała, troszeczkę słabiej wybrzmiewa z książki, ale też jest obecna, że tym szczytowym osiągnięciem jest konstytucja kwietniowa. Nie zgadzam się absolutnie, znaczy tak, mamy dwa kryteria oczywiście oceny funkcjonowania czy uznawalności państwa. Czy kryterium wewnętrzne i kryterium zewnętrzne. Oczywiście tym kryterium zewnętrznym jest cofnięcie uznania, tak jak pan Mateusz powiedział, słynny 5 sierpnia, kiedy do ambasady zarządzanej przez Edwarda Raczyńskiego wszedł człowiek, który powiedział, że od dzisiaj jest ambasadorem Rzeczpospolitej i pan ambasador tutaj nie ma nic już do szukania. Poproszę o klucze, sejf, dostęp do sejfu, pieniędzy i tak dalej, czego Raczyński, spodziewając się, przekazał puste gmachy. To możemy ładnie przeczytać w publikacji pana profesora Krzysztofa Kani, jak do tego doszło. Natomiast druga rzecz, moi drodzy państwo, o wiele ważniejsza, przetrwanie etosu II Rzeczpospolitej, doprowadzeniem go do tamtych czasów. Ja chciałem przypomnieć ten słynny gest przekazania oryginału Konstytucji Kwietniowej przez prezydenta Kaczorowskiego Lechowi Wałęsie i wyraźnie wskazanie przez współczesne elity, skąd my będziemy czerpać tradycję skuteczności politycznej. Jeżeli uznajemy, powiedzmy, gesty za ważne, a one są ważne, no to tutaj możemy powiedzieć, że czy nam się to podoba, czy nie, czy niektóre środowiska polityczne dzisiaj się będą odżegnywać od tego. Symbolicznie w 89 roku, kiedy w 90 roku, przepraszam, kiedy zaczęliśmy myśleć własnymi kategoriami, doprowadziliśmy do wyborów prezydenckich i widomym znakiem przekazania tejże tradycji, tego sposobu myślenia o państwie, wydaje mi się, ten moment, kiedy insygnia Orderu Orła Białego, Konstytucja i bandera Rzeczpospolitej, prezydentów Rzeczpospolitej II wieku została przekazana przez Ryszarda Kaczorowskiego Lechowi Wałęsie. Mhm. Dziękuję, panie profesorze. Ja muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tego, że takie we mnie wywoła taką chęć polemiki, to co właściwie wszyscy panowie powiedzieliście, bo ja chyba mam na to wszystko nieco jednak inne spojrzenie i chciałem o tym bardzo krótko powiedzieć, bo chociaż to ściśle wiąże się z tym, o czym mówimy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o demokrację, zwrócił mi na to uwagę profesor Sioma, trafnie wskazując, że czym innym jest demokracja rozumiana sensu largo jako metoda, jako system rządów w Polsce, a czym innym demokracja wewnątrz, czy rodzaj demokracji wewnątrzgrupowej. Tutaj oczywiście pełna zgoda, panie profesorze, dziękuję za to doprecyzowanie. To bardzo interesująco, to być może w ogóle warto położyć na to wyjątkowy nacisk. To fajnie, to może mało naukowe określenie, ale naprawdę fajnie wybrzmiewa w tej książce, to znaczy sposoby ucierania się, proces decyzyjny, który jest nieformalny. Wielokrotnie nawiązywaliśmy tutaj do tego, że grupa pułkowników była grupą nieformalną i w związku z tym też nieformalne były jej modus operandi, możemy to powiedzieć. To jest niezmiernie interesująco pokazane. Natomiast klucz problemu, żeby też nie rozwlekać i żebyśmy zdążyli jeszcze jedno pytanie szersze sobie zadać, tak jak ja je widzę, to jest troszeczkę coś innego. To znaczy dla mnie problemem jest to, że dziś żyjemy w niepodległej trzeciej RP, która oczywiście, tu znowu do profesora Siomy nawiążę, nie można porównać drugiej RP 1:1 z trzecią RP, bo po prostu to są rzeczywistości nieporównywalne. Koniec, kropka. Niemniej jednak, nie bez kozery zapytałem o kwestie związane z o problem meta, czy o kwestie dyskursywne. Bo moim zdaniem jest problemem, być może zechcecie jeszcze panowie to skomentować. I w jakimś sensie też jest to dla mnie nie do końca jasne, nie do końca jasne jest przesłanie książki w tym wymiarze. Próbuję powiedzieć to, że grupa pułkowników była elitą państwa autorytarnego.
I nie chodzi o to, to podkreślałem, żeby odbierać tym ludziom zasługi, gorący patriotyzm. Dyskutowałbym już co do skuteczności. Myślę, że może z większą sympatią odnosiłem się choćby do publicystyki Studnickiego, aniżeli profesor Adamczyk, ale to oczywiście tylko tak tytułem pewnej symboliki. Wydaje mi się, że jest problem z tą skutecznością pułkowników, choćby o tyle, że ja naprawdę bym nie przeceniał znaczenia Konstytucji Kwietniowej, a w szczególności artykułu, który umożliwił przekazanie władzy w październiku 1939 roku. Tak naprawdę to jest jeden artykuł, oczywiście on się wpisuje w generalny duch tej Konstytucji, natomiast ja muszę powiedzieć, że mam fundamentalny problem z uznaniem Konstytucji Kwietniowej za sukces. Chodzi mi o to, że była to konstytucja uchwalona z absolutnym pogwałceniem prawa, co do tego się wszyscy zgodzimy. Próbowaliśmy tutaj różnymi tutaj takimi eufemizmami to przykryć. To było złamanie prawa, które wcześniej zostało przez Sejm o demokratycznej, można dyskutować jak bardzo, ale jednak demokratycznej legitymizacji w 21 roku przyjęte. A zatem my pozytywnie wartościując tradycji dzisiejszej, z perspektywy trzeciej RP, pozytywnie wartościujemy grupę, która z premedytacją złamała prawo. Wydaje mi się, że to jest jakiś problem. Ja nie chcę przesądzać, nie chcę przekazywać tutaj jakiejś radykalnej interpretacji, ale mam chyba większą aniżeli autor wątpliwość z afirmacją grupy pułkowników, bo po pierwsze otwarte złamanie prawa jest złamaniem prawa i kropka. Być może można je jakoś uzasadnić, ale pozostaje złamaniem prawa. A tym samym też i ta skuteczność, czy skórka warta wyprawki. Mam taką wątpliwość. Jeżeli panowie chcielibyście to skomentować, to będę wdzięczny. Jeżeli nie, to mam ostatnie pytanie, które jeszcze... Ale zdążę je jeszcze zadać. To pierwszy? Ja? Bardzo proszę, profesor Siona. Okej. Okay. To ja może postaram się krótko. Poruszył pan dwie kwestie. Znaczy, my tu podkreślaliśmy skuteczność pułkowników w kontekście konstytucji. Znaczy, ja jestem jak najdalej od tego, żeby uważać, znaczy, żeby uważać, że konstytucja kwietniowa była dobrym pomysłem, tak, w tym momencie. Ona była skrojona dla Piłsudskiego, który zresztą umarł za chwilę, więc tak naprawdę dla kogo była przygotowana, prawda? Czy po co, dla człowieka, który ma charyzmę i ma tą Polską rządzić. Natomiast ja podkreślałem skuteczność pułkowników. Oni okazali się skuteczni. Był taki minister, nazywał się Lech Falandysz, potem powstało takie pojęcie falandyzacja prawa. Ja powtarzam moim studentom, że pierwszym był Stanisław Car i powinno się mówić o caralizacji prawa. I to jest właśnie caralizacja prawa, tak? Znaczy, on wykorzystał zapisy Konstytucji, złamał i ducha, i literę też złamał, bo litera to jest artykuł 125 Konstytucji Marcowej, ale z punktu widzenia tej grupy oni osiągnęli sukces, bo sukcesem było uchwalenie Konstytucji. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja się odniosę troszeczkę w inny sposób, ponieważ jednak mimo wszystko nie mówimy o demokracji, tylko o reżimach autorytarnych czy reżimach niedemokratycznych, a tutaj biorąc pod uwagę wybitnego naukowca dwóch państw, to znaczy czesko-lubelskiego profesora Jana Holzera, reżimy demokratyczne rządzą się troszeczkę innymi prawami, które mogą się przerodzić w kierunku demokratyzacji i totalitaryzacji tych reżimów. Tak? To jest taka najprostsza typologia. I logika postępowania jest zawsze taka sama. Może ona być wieloetapowa, ale ona mniej więcej przebiega w taki sposób. Rewolucyjne zdobycie władzy. Przejęcie instrumentów i atrybutów tejże władzy, następnie jej legalizacja, określenie politycznych celów, o ile te polityczne cele są zdolne, tożsame z dążeniem narodu, aprobata dla tej władzy i przejęcie
przejście z systemu autorytarnego do adoptowania mechanizmów demokratycznych. I tu wydaje mi się, ta logika postępuje w różnych etapach, różnoetapowych, w momencie, kiedy oczywiście punktem wyjścia jest władza polityczna. Ja teraz nie oceniam, czy to było dobre, czy złe. Mam na ten temat oczywiście swoje prywatne zdanie, ale to chciałbym też, żeby jak najwięcej osób przeczytało pracę pana Mateusza Hibnera i wyrobiło sobie też własny pogląd na tą kwestię. Natomiast no, my też oceniamy tą skuteczność, oceniamy pewne kroki, które tylko i wyłącznie na gruncie wewnętrznym. Natomiast nasza dyskusja tutaj ani na jotę nie zahaczyła o kwestie geopolityczne i o uwarunkowania międzynarodowe, które też odgrywały istotną rolę w procesie decyzyjnym tejże grupy, bo oczywiście pod one, nawet jeżeli weźmiemy decyzje wewnętrzne i chronologię i w tym, tak powiem, żonglowaniem chronologią na gruncie wewnętrznym i zewnętrznym mistrzem jest profesor Mariusz Wołos, to widać wyraźnie, chociażby jeżeli się prześledzi twórczość profesora, gdzie polityka zagraniczna wpływa na pewne decyzje polityki wewnętrznej. Abstrahujemy od tego, czy one są dobre, czy złe. Tak jak mówimy, nie wpadajmy w pułapkę prezentyzmu, ale to jest też tak, że konstytucja była krojona, ta konstytucja, którą dzisiaj też w pewnym sensie krytykujemy. Ja śmiem twierdzić tak, był imperatyw, żeby ją wprowadzić ze względu też na postępujące zagrożenie zewnętrzne. Był imperatyw, żeby wykreować narzędzia, które w przypadku kryzysu, a pod tym kryzysem rozumiemy zaburzenie funkcjonowania państwa polskiego, czy niezdolność funkcjonowania, żeby jak najwięcej instrumentów wprowadzić, również wprowadzić instrumenty, a tutaj widać po 72 artykule Konstytucji Kwietniowej, instrumenty na taki okres, gdzie niemożliwe będzie wyłonienie demokratycznej reprezentacji narodu polskiego. My dzisiaj, oceniając to w żaden sposób, właśnie jeszcze będąc członkami NATO, w ogóle to tak jak zgadzam się z przedmówcami, po 99 i po 2004 w ogóle dyskusja porównywania pierwszej i drugiej, znaczy drugiej i kolejnych Rzeczpospolitych, drugiej i trzeciej, nie ma w zasadzie nie to, że sensu, ale to są dwie rzeczy nieprzystające. Sens porównywania, ja pamiętam wykłady profesora Kuli, który mówił, że można porównywać wszystko ze wszystkim i nawet należy to robić, niezależnie od do jakich wniosków się dochodzi, ale mamy świadomość, że to są dwa czasy nieprzystające. My dzisiaj, narzekając na jakość naszej demokracji, też pojawiają się głosy w niektórych środowiskach tęsknoty za reżimami niedemokratycznymi, bo tam się po prostu podejmuje decyzje łatwiej, tak? A nie jesteśmy obarczeni arytmetyką sejmową, nie jesteśmy ograniczeni procedurami demokratycznymi, nie musimy odwoływać się do czy zawłaszczamy sobie prawa suwerena i jest to prostsze, tak? A do pewnego momentu. Natomiast według mnie to była też taka może autorytarna droga do demokracji, bo to nie rozwinęło się, zwróćmy uwagę, tak jak we Włoszech, w Niemczech, a już nie mówimy o naszym sąsiedzie wschodnim, w którym kierunku tam była demokracja tak zwana robotnicza poszła i to poszło w zgoła zupełnie innym w innym kierunku. Ja chciałem też podkreślić ten fakt, że mówimy o oczywiście o reżimie niedemokratycznym, czego symbolem są oczywiście proces brzeski i Bereza Kartuska. No ale teraz tak, szanowni państwo, jeżeli my dyskutujemy nawet z naszymi odpowiednikami w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie funkcjonowały reżimy niedemokratyczne, weźmy pod uwagę kraj, który w sumie jest najbliżej, czyli Słowację.
Więc jeżeli my mówimy o 286 więźniach w Berezie Kartuskiej, o 15 politykach eksterminowanych w wyniku procesu brzeskiego, że musieli udać się na emigrację, no to tutaj specjalnie porównania w stosunku do tego, co reżim Tiso zafundował części swoich politycznych przeciwników, przeciwników nie znajdziemy. No nie mówiąc już jeszcze o posługiwaniu, funkcjonowaniu w warunkach podległości niemieckiej. Ja szczerze mówiąc nie specjalnie wyobrażam sobie sytuację, w której, biorąc pod uwagę decyzję Piłsudskiego o przyznaniu paszportów Żydom i obywatelstwa polskiego, pół miliona społeczności żydowskiej, nie wyobrażam sobie ostatecznego rozwiązania w warunkach polskich, nawet jeżeli pobrzmiewają, ktoś podejrzewałby o takie treści władze niedemokratyczne. Odnosząc się właśnie do kwestii konstytucji kwietniowej, która wybrzmiała, to chciałbym jednak zaznaczyć, że to zagadnienie w książce wybrzmiało w postaci osobnego podrozdziału. Być może natomiast warto byłoby bezpośrednio zaznaczyć, że było to jedno z największych osiągnięć Grupy Pułkowników. Był to zasadniczy cel Grupy Pułkowników, który został zrealizowany i od tej strony nie ulega wątpliwości, że można mówić o sukcesie związanym, sukcesie, który powinien być zaliczany na konto Grupy Pułkowników, ponieważ Piłsudski postawił taki cel przed Grupą Pułkowników i on został po latach zrealizowany w 1935 roku. Wprawdzie faktycznie z myślą o Józefie Piłsudskim, ten jednak zmarł, ale trzeba też pamiętać, że ta konstytucja stworzyła ramy do skutecznego rządzenia, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, czyli odpowiednie właśnie możliwości. W tym wypadku największe uprawnienia miał prezydent zgodnie z literą konstytucji. Choć oczywiście znamy te realia, wiemy jak to wyglądało w praktyce, tu mam na myśli postać generała Edwarda Śmigłego Rydza, marszałka od 1936 roku, który zyskał faktycznie tą dominującą pozycję w państwie polskim. I to jest też zagadnienie, które w kontekście książki i tej dyskusji nad książką, na które warto byłoby zwrócić uwagę, dlatego że profesor Sioma na początku powiedział nie bezzasadnie, dlatego że tak powszechnie się przyjmuje w literaturze, że okres rządów pułkowników to lata 1930-1935, czyli do śmierci Piłsudskiego i jeszcze te kilka miesięcy do upadku rządu Walerego Sławka w październiku 1935 roku. Natomiast potem, i przyznam, że to stanowisko przyjąłem za profesorem Adamczykiem właśnie w oparciu o teorię wymienialności elit Wilfrido Parejo, że ta grupa pułkowników dalej istniała i nie można jednoznacznie powiedzieć, że ona została odsunięta całkowicie na boczny tor. Wręcz przeciwnie, byli tacy pułkownicy, którzy dalej mieli realny wpływ na władzę w państwie. Edward Śmigły-Rydz pozostawał w ciągłym kontakcie z Adamem Kocem, z Bogusławem Miedzińskim, okresowo także z Ignacym Matuszewskim, czyli on jakby na powrót wrócił tutaj, choć na krótko, bo potem znowu od Śmigłego jakby zdystansował się. W każdym razie możemy mówić nawet o zjawisku, być może, któremu warto nadać miano drugiej grupy pułkowników, nowej grupy pułkowników albo po prostu grupy pułkowników, ponieważ to była jakby też ta kontynuacja. Edward Rydz Śmigły próbował zająć miejsce Józefa Piłsudskiego jako tego najważniejszego autorytetu. Mu się do końca to nie udało, ponieważ ten jego autorytet nie był wcale niekwestionowany. Tu mam właśnie na myśli opór Walerego Sławka, Aleksandra Prystora, czy także duży sceptycyzm Kazimierza Świtalskiego, że mu się to nie udało, to już jest jakby inna kwestia. W zasadzie to tyle. No dobrze, to ostatnie pytanie, bo rzeczywiście mam takie poczucie, że moglibyśmy dyskutować daleko dalej, ale ostatnie pytanie już tylko do autora.
obecnym czasie, w ostatnich miesiącach, dużą popularność zyskały sobie takie ujęcia historyczne, które zwykło się, tak, taka chyba moda też trochę nastała, określać mianem historii ludowej. Mam na myśli tu książkę choćby Adama Leszczyńskiego pod tytułem Ludowa historia Polski, która pokazuje inne, nieelitarne, nie chcę powiedzieć antyelitarne, ale nieelitarne spojrzenie na historię Polski. Gdyby miał pan w kilku zdaniach zachęcić czytelników takich książek do przeczytania książki, która jest poświęcona elicie właśnie, czyli która jest taką próbą, no chyba bardziej klasyczną, myślę, że zgodzimy się wszyscy, jak tu siedzimy, taką bardziej klasyczną historiograficznie. Gdyby pan chciał zachęcić do przeczytania książki o elitach, tych, którzy chcą czytać o ludzie, to dlaczego warto czytać o elitach i to o elitach tak skomplikowanych, chyba jednak niejednoznacznych, jak mi się wydaje, jak ja przynajmniej próbowałem tutaj wsadzić kij w mrowisko i myślę, że zgodziliśmy się, że jest to grupa pułkowników grupą złożoną. Więc dlaczego warto o elitach czytać dzisiaj? O elitach warto czytać, ponieważ w ten sposób poznajemy lepiej rzeczywistość polityczną, poznajemy kontekst polityczny. W przypadku grupy pułkowników dochodzi dodatkowy walor, to znaczy, że było to środowisko, które miało decydujący wpływ na rządy w państwie, ale jest to też środowisko, które było przez wielu mitologizowane. To znaczy ten negatywny wizerunek, bo to mam na myśli, wzbudzało duże kontrowersje właśnie w kręgach tu ludowych, tu mam na myśli zarówno część społeczeństwa, bo nie wszyscy byli zwolennikami grupy pułkowników, bo jednak to oddziaływanie tym terminem miało negatywne konotacje. Chodziło o to, opozycja po to ten termin do obiegu wpuściła, żeby właśnie z tymi ludźmi, którzy stanowili elitę władzy, żeby byli kojarzeni z tą brutalizacją, z tym, że to są wojskowi, że oni stosują radykalne metody, że oni na polityce to w zasadzie się nie znają, że wszystko co złego w polityce to właśnie dlatego, że rządzą wojskowi, to właśnie od tej strony warto zwrócić uwagę, że ta praca ma pokazać, że to nie do końca tak było, że jest i pozytywny, i negatywny aspekt i nad tym warto dyskutować. No możemy się też zastanawiać, dlaczego część osób popierała obóz piłsudczykowski. Dlaczego wyniki głosowań były takie, a nie inne? Bo to właśnie głosował ten lud i mężczyźni, i kobiety, bo przypomnijmy, od 1918 roku także kobiety miały prawa wyborcze. Może też będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego z czasem pojawiały się tendencje do tego, żeby ograniczyć prawo wyborcze, no tu zwłaszcza na myśli kwestie zgromadzeń okręgowych, ale to już jest jakby odrębne zagadnienie. Czyli poznając historię elit politycznych, jakby zyskujemy pełny obraz, bo pamiętajmy, kto te elity polityczne wybiera. No cóż, wydaje mi się, że tutaj możemy tylko postawić średnik, to na pewno nie jest koniec, to na pewno nie jest kropka w dyskusji nad pułkownikami i nad książką Mateusza Hübnera pod tytułem Pułkownicy, rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczpospolitej. Było moją ogromną przyjemnością poprowadzić dzisiejszą dyskusję, której uczestnikami poza samym autorem Mateuszem Hübnerem byli profesorowie Arkadiusz Adamczyk oraz Marek Sioma. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję. Również dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy byliście z nami. Zapraszamy do śledzenia kanału IPN TV na YouTubie. Mam nadzieję, że zobaczymy się wspólnie już niedługo. Kłaniamy się nisko z Warszawy.